Telewizja Chrystusa Króla z Chicago, Zbigniew Pietranik, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj osoba niesamowita, czyli prezes Marszu Niepodległości, pan Robert Bąkiewicz. Witamy Pana serdecznie. Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Dzisiaj tak wiem, że Pan jest tak rozchwytywany, także po prostu całkowicie Państwa przepraszam za swoją obecność w Polówce, ponieważ mamy chyba ostatni dzień takiego prawdziwego lata tutaj w Stanach Zjednoczonych, w Chicago. Miejmy nadzieję, że się mylę, że to nie będzie ostatni, że jeszcze to indiańskie lato nam tutaj przyjdzie. No ale w międzyczasie, zamiast ja tutaj mówić na temat pogody, to może poprosimy naszego wspaniałego gościa, żeby nam troszeczkę przybliżył najbliższy marsz, to wspaniałe wydarzenie, którym będzie marsz różańcowy, że tak powiem. Bardzo proszę o wprowadzenie nas w temat i gdzie możemy się spotkać i jak to będzie przebiegało. Ja przede wszystkim chciałem wszystkich pozdrowić z nadpolskiego morza, z nadbałtyku, bo jestem akurat w tej chwili tutaj u Państwa, u patriotów, którzy nas zaprosili. Natomiast ja wszystkich zapraszam, już wszystkich tych, którzy nas będą oglądali, a mieszkają w Polsce, na Narodowy Marsz Różańcowy, który odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 15:00, rozpocznie się na Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Ten marsz już jest drugą edycją, rok temu była pierwsza, w której właśnie modliliśmy się za te wszystkie grzechy, za te zmiany, czy na tą nawałę lewicową, czy nawałę taką niszczącą tą naszą cywilizację łacińską, ale przede wszystkim atakującą Boga Chrystusa i Kościół Święty. No, tym bardziej ten marsz jest takim wydarzeniem bardzo ważnym, no bo dzisiaj w tym okresie tej jakoby panującej wszędzie pandemii będziemy chcieli przejść i publicznie oddać cześć Bogu. Dlatego z tego miejsca zachęcam Państwa jeszcze raz, godzina 15, najbliższa sobota, Plac Trzech Krzyży w Warszawie. Będziemy szli na Plac Zamkowy, będziemy odmawiali różaniec, będziemy się modlili za te grzechy, nieczystości, grzechy sodomskie, które opanowały, czy są tak promowane silnie w Polsce, ale będziemy się modlili również o to, żeby Polska była wolnym krajem, a my, żebyśmy byli wolnym narodem. To bardzo ważne i dlatego prosimy Państwa właśnie, no wiadomo, ja będę uczestniczył w różańcowo, ale tutaj, prawda, modląc się ze Stanów Zjednoczonych bezpośrednio, ale prosimy Państwa o modlitwę. Modlitwę również za nas, za wszystkich Polaków też za granicą, oczywiście przede wszystkim za Polaków w Polsce i za Polskę, za nasz naród, za nasz kraj, ale również za nas tutaj, bo niedługo nam się będzie tutaj wydarzy nam się sporo, zobaczymy, kto wygra wybory i wiem, że te wybory chyba jako to będą najbardziej historyczne wybory wszechczasów, jakie mieliśmy chyba do tej pory na całym świecie. No teraz te wszystkie problemy, które mamy w Polsce, mogą być jeszcze gorsze, że tak powiem, jeżeli złych wyborów tutaj dokona społeczeństwo amerykańskie. Także prosimy o modlitwę za Polskę, ale również o to, żeby ten świat mógł pójść do przodu, bo Polska jest oczywiście, no nie, niestety częścią tego naszego świata, także my będziemy wspomagali modlitwą, również prosimy o modlitwę. Panie Robercie, chyba powoli będziemy kończyli, bo tak jak mówię, przede wszystkim zapraszamy wszystkich, tak, 15, tak. Najbliższa sobota, nie chcemy Pana przemęczać, dziękujemy przede wszystkim bardzo Panu, że Pan nas... Ja natomiast jeszcze można powiedzieć słowo, zachęcam właśnie wszystkich Polaków, żeby, którzy będą gdzieś, czy to w Polsce, czy na całym świecie, a to żebyśmy się wspólnie wtedy na różańcu pomodlili, bo ta modlitwa wydaje się dzisiaj konieczna. Zgadzam się z Panem, że sytuacja w Stanach Zjednoczonych będzie rzutowała nie tylko na Polaków mieszkających właśnie w Ameryce, ale również będzie rzutowała na sytuację naszej ojczyzny i to też jest ważne. Bardzo ważny moment, dlatego módlmy się, bo żyjemy w bardzo ciekawych czasach, bardzo czasach takich niebezpiecznych, zmieniającej się bardzo szybko rzeczywistości. Ktoś wrzucił wyższy bieg i naprawdę no, chyba wszyscy odczuwamy jakiś niepokój, który się gdzieś w nas pojawia.
patrząc na tą rzeczywistość, która nas otacza. Mieliśmy wielu protestujących niedawno, chociażby Marsz o Wolność, protest rolników. Wydaje mi się, że bez tego marszu, który Pan organizuje, właśnie tego marszu różańcowego, jeżeli Matka Boża nam nie pomoże, nic nam nie pomoże. Jesteśmy już, tak jak Pan wspomniał, tak wszystko przyjęło takie tempo, także ten marsz uważam za definitywnie najważniejszy. Serdecznie Państwa zapraszamy. Jeżeli ktoś nawet ze Stanów Zjednoczonych przyleci do Polski, niech definitywnie spocznie na chwilkę w Warszawie, żeby mógł właśnie z Panem Robertem Bąkiewiczem pójść i pomodlić się za nasz kraj, za nasze społeczeństwo, za to, żebyśmy mogli tym dzieciom naszym wnukom. Gratuluję Panu jeszcze raz z całego serca w imieniu wszystkich Polaków, patriotów i katolików na całym, że tak powiem, świecie, jeżeli mi pozwolą na to. Także dziękujemy Panu serdecznie, dziękuję Panu za wspaniałą pracę, którą Pan wykonuje. I jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 15:00, zapraszamy do modlitwy, jeżeli plac, nie możecie Państwo być, a jak możecie być, to właśnie tam na Plac Trzech Krzyży z Panem Robertem właśnie, żeby miejmy nadzieję, że przyjdą miliony. Jeszcze raz serdecznie Panu dziękujemy za wszystko. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Dziękujemy również Państwu, dziękujemy za łączenie się z nami, za oglądalność i prosimy o lajkowanie, czyli polubianie, o to, żebyście Państwo subskrybowali nasz kanał, wspierali jak tylko mogli i szczęść Boże, dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.